Moim celem jest dyskusja sił działających w tej demonstracji. Widać lewitację hydrodynamiczną piłeczki do tenisa stołowego. Aby zrozumieć działające tutaj siły, zacznijmy od czegoś prostego. Przybliżam piłeczkę do strumienia wody. Widzimy, że strumień przylega do powierzchni piłeczki i odchyla się w prawo. Jeśli strumień wody odchyla się w prawo, to na piłeczkę musi działać siła w lewo i siła ta wciąga piłeczkę do strumienia. To jest trzecia zasada dynamiki Newtona. Odchylanie się strumienia można ładnie zaobserwować na przykład przy użyciu szklanki. To nie jest zaskakujące. Woda ma tendencję do przylepiania się do różnych powierzchni. Są powierzchnie, dla których ten efekt nie występuje i o tym powiem później. Mam piłeczkę z wbitą igłą wraz z nicią. Piłeczka jest zawieszona i mamy takie wahadło. Teraz włączam strumień wody i piłeczka przykleja się do strumienia. Tutaj doskonale widać fizykę. Strumień odchyla się na piłeczce w prawo, a to oznacza, że na strumień działa siła. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki na piłeczkę działa siła w lewo i dlatego piłeczka jest utrzymywana w tej pozycji. Jak wyłączę strumień, to piłeczka oczywiście wraca. Siłę działającą na piłeczkę ładnie widać w tej demonstracji. Piłeczka jest wciągana w strumień. Zobaczmy też dla większej styropianowej kuli. Wykorzystajmy ten efekt do postawienia piłeczki na igle. Jest to możliwe dzięki strumieniowi wody. Jeśli tylko piłeczka odchyli się w jedną stronę, to strumień się odpowiednio zakrzywia i na piłeczkę działa siła ściągająca do strumienia. Podobne zjawisko można zaobserwować na przykład dla obiektu w kształcie torusa. Wracamy do lewitacji hydrodynamicznej. Woda idzie ku górze, uderza w piłeczkę i na piłeczkę działa siła skierowana ku górze. Obiekt nie odbija się od strumienia, bo właśnie dzięki odchylaniu wody na piłeczkę działa siła w kierunku strumienia. Dodatkowy obrót piłeczki, który nie jest tutaj za dobrze widoczny, pomaga w tym efekcie. Do powierzchni szklanki przyłożyłem materiał hydrofobowy. Tutaj mam zarodniki widłaka naniesione na taśmę klejącą. Substancje hydrofobowe nie są zbliżane przez wodę. Woda łatwo spływa, nie zostawiając śladów. Widzimy, że teraz woda nie odchyla się w prawo. I dla porównania sama szklanka. O hydrofobowości opowiem jeszcze w przyszłości.